Co on myśli? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale. Dzisiaj powróżymy z dwóch talii kart. Pierwsza talia to będzie ta talia, to jest Lenormand lub Lenormand. I druga talia to karty Tarota. Także wybierzcie sobie pierwszą grupę lub drugą grupę. Może dla ułatwienia Wam dam przedmioty, serduszko czerwone lub kwarc żółty, cytrynowy. Wybierzcie sobie talię lub przedmioty, czyli kamienie. Tutaj jest normalny kamień, tutaj jest kwarc cytrynowy. I zaczynamy. Oczywiście zapraszam Was wszystkich do komentowania, lajkowania i co najważniejsze subskrybowania mojego kanału, byście nie przegapili już żadnych premierek. Naciśnij subskrybuj z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich nowych filmikach z wróżbami. Zapraszam, zasubskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Oczywiście jeśli chcecie wróżbę indywidualną, napiszcie również przez e-mail. Ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb. Dobrze, więc zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza to Lenormand. Co on myśli? Tutaj w przełożeniu mamy frustrację, jakieś kłótnie, dyskusje, nie wiem, niespokojny czas, który trzeba wysprzątać, usunąć, który powinien być tutaj usunięty, tak? Z Waszej drogi, że tak powiem. Tutaj on myśli o miłości, ma uczucia miłosne, jak widzicie. Ma nadzieję, że się wszystko jeszcze dobrze potoczy, jeśli chodzi o sprawy miłosne. Myśli również być może o spotkaniu, tutaj jest park, czyli spotkanie gdzieś w pobliżu lub być może tutaj myśli o tym, by zaproponować takie spotkanie, by wyjaśnić tej sprawy, właśnie uporządkować, czyli wyczyścić tą sytuację. Chciałby czegoś stabilnego, stabilizacji tej relacji, tych kontaktów. Chciałby wyjaśnić ewentualnie wszystkie jakieś sekrety, tutaj niejasności lub chciałby również zacząć nowy rozdział z Wami, otworzyć się na Was i również, żebyście Wy otworzyli się na niego. I chodzi tutaj o przyjaźń, o lojalność, wierność, o fundament taki, byście mogli na siebie polegać, sobie zaufać, o zaufanie. Być może chodzi o przyjaźń plus, jeśli takie relacje Was również łączą. Przyjaźń plus, ale pierwsza karta, która tutaj się pokazała, to temat miłość. Z miłością ta karta jest oczywiście lojalnością, pomocnym być, tak, sobie, ufać.
sobie i pomagać, wspierać się, ufać sobie. Też wierność, przyjaźń, jakby ta wierna przyjaźń, tak wierny pies. I jakby budować na przyjaźni ten związek, być tutaj jakby sumiennym w stosunku do siebie, żeby można było na siebie polegać. Także takie tutaj są przesłania dla grupy pierwszej, takie są jego myśli. Miłość jest widoczna, najważniejsza pierwsza karta, która mówi o uczuciach miłosnych i o tym, że on chciałby czegoś stabilnego z tej miłości, opartej na wierności, na lojalności w tym związku i chce się otworzyć tutaj na was. Być może jest jeszcze zamknięty, zablokowany, ale chciałby być może otworzyć się tutaj i wyczyścić wszystkie brudy, żeby doszło do spotkania. Tutaj wyciągnie może jeszcze rękę, napisze coś, może zaprosi na spotkanie lub gdzieś koło domu się spotkacie. Także czekajcie na jakiś ruch z jego strony. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Jakie są jego myśli? Co on myśli po prostu? Grupa, która wybrała kwarc cytrynowy, cytrynu. Grupa, która wybrała również talię tarota. Co on myśli? Co on myśli? Co on myśli? Tęskni, jest smutny. Tutaj właśnie jest karta rozmyślania. Nie widzi jakby nowej szansy. Chciałby zaryzykować coś na nowo, zacząć od nowa. Być może tutaj napisze, żeby zbudować coś stabilnego, żeby jeszcze nastąpiła radość. Na razie odciął wszystko i myśli w spokoju, co ma zrobić. Tutaj na dole, na spodzie kart jest ucieczka. Karta tak naprawdę złodzieja, oszusta, czyli wymigiwania się od wyjaśnienia spraw. Siódemka mieczy, tak? Siódemka mieczy to oczywiście karta negatywna, która mówi o kradzieży, kłamstwie, zdradzie, oszustwie. Czyli ktoś, kto nie jest szczery do końca, ktoś, kto wymiguje się od wyjaśnień, od rozmów, ktoś, kto tutaj wykorzystuje, kradnie coś tylko dla siebie, ucieka, jest po prostu oszustem, tak? To jest też karta zdrady. Karta zdrady ucieka jakby może do innej kobiety, do innego partnera, do innej partnerki. Ucieka tam i tutaj wymiguje się od wyjaśnień spraw. Jest tutaj rozmyślanie, tęsknota, być może właśnie nie widzi szansy, by między wami coś się jeszcze dobrze ułożyło. Nie widzi szansy, którą mu los pod nos podsuwa. Jest pesymistyczny, wspomina to, co było, wspomina przeszłość, ale jest tutaj być może w stanie zaryzykować coś od nowa, od zera, ale bardzo tak powierzchownie, na zasadzie przygody, tak? Lekkiej przygody, fraszki, igraszki, a nie głębokie ma tutaj zamiary, uczucia. Tutaj być może chodzi o seks.
Lub chodzi też o wiadomość, którą być może on jeszcze wyśle, może jakaś podróż, spotkanie. I tutaj radowanie się, wyjaśnienie może sobie czegoś i radowanie się, budowanie czegoś stabilnego, być może próba budowania czegoś stabilnego. I tutaj aktywność, by może się dogadać, radować wspólnie, mieć jeszcze jakiś dobry czas lub po prostu karta szybkiego seksu, szybkiego numerku. Też może być. Seks, radowanie się i myśl teraz tak naprawdę o tym, co ma zrobić, ponieważ tutaj mamy cztery miecze, czyli dzisiaj potrzeba odpoczynku, regeneracji, by poukładać sobie racjonalnie sprawy. Myśli, co ma zrobić, natomiast między Wami jest jakaś blokada, odcięcie, jakichś spotkań czy pisania. Jest cichy czas i on tutaj myśli, co należałoby jako następny krok zrobić, tak? Jest tutaj, znaczy pesymistyczny, ma negatywne myśli, nie widzi tej szansy, tak jak mówiłam, tylko patrzy na to, co się, nie wiem, skończyło, co było. Natomiast tutaj jakby układa sobie jeszcze raz swoje plany, nie wie, co zrobić. Ale tutaj tak jakby będzie jakaś akcja, ponieważ osiem buław, tak? Osiem buław to komunikacja, szybkie zmiany, akcja, chęć spotkania być może, chęć radowania się, pogodzenia się. Natomiast uwaga, żeby nie chodziło właśnie tu o zdradę, o seks, tak? Jeśli on będzie chciał tylko wrócić, przyjechać tylko na seks, to uwaga, bo jest tutaj karta, no, złodzieja, osoby, której nie warto ufać, tak? Który jest wykorzystywaczem, że tak powiem. No, na razie chce się zdecydować, tak? Też chodzi mu o miłosne jakieś tutaj wibracje, ale również o seksualne, więc myślę, że należy uważać i nie pójść tutaj na seks, tylko ewentualnie na miłe spotkanie, owszem, ale nie na seks, bo głupiec plus tutaj 8 buław to może być tylko chęć na seks po prostu, plus jeszcze ta karta 7 mieczy, zdrada, tak, oszustwo, także uwaga, żeby nie trafić na oszusta, który przyjdzie tylko, by Ciebie, osoba pytająca, wykorzystać. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.